Polski. A teraz bardzo proszę pana Piotra Lipskiego, pana dyrektora Agencji Medycznej Polskiego Radia, który właśnie przybył z zaangażowaniem Polskiego Radia w wydanie dyrektywy. Dzień dobry Państwu. Dobrze, dziękuję. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, dlatego że Polskie Radio od zawsze było wpisane w to wszystko, co dotyczyło wiary, religijności. Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. W czasie Światowej Gminy Młodzieży relacjonowaliśmy każde słowo, każdy, można powiedzieć, wypowiedziane słowo jest przesłanie. I kiedy autorzy tego albumu było to już pojawił się do nas z pomysłem, to pomyślałem sobie, to nie jak nie my, jak narodowy nadawca powinien stać za tym krążkiem. Nazwiska artystów, które nie będę cytował, bo Państwo macie materiały dodatkowe, to jest elita ludzi, którzy zawsze towarzyszyli muzycznemu sakrum, chociaż to sakrum czasami ma perkusję, czasami ma gitarę elektryczną, syntezatory, bo śpiewamy Panu pieśń nową. A skoro święty Augustyn nauczył nas, że jeśli śpiewamy modlimy się w dwójnasób, to Polskie Radio może być tylko dumne i mogę Państwu powiedzieć, że zarówno poprzez dużą akcję promocyjną, a także poprzez emisję poszczególnych utworów, pamiętajmy, że w czasie światowej młodzieży ten przyjaciel przez księdza utwór z Afryki i teledyskiem jeden z towarzyszących, a u nas gościł bardzo często na antenie, tak samo jak przedstawiający wszystko prorok, to już jest, można powiedzieć, wizytówka naszych niedzielnych programów. Księdzu nie wypadało, ale ja mogę zacytować na naszym wydaniu, które trafi do dystrybucji typowo kultowej, poprzez salon pojawi się cytat błogosławieństwa papieża Franciszka, czyli błogosławię to dzieło oraz wszystkim, którzy będą z nim uczestniczyć. Jesteśmy dumni, że jako Polskie Radio możemy wspierać i być razem z tym projektem. Właśnie nawiązując do tego słowa świętego Augustyna, to jest zawsze taki problem, że święty Augustyn nie powiedział, że to śpiewa dwa razy się w obliczu, to mówi, że to dobrze. To jest skomentowa potrzeba fałszująca. Dziękuję za to. Dziękuję za precyzyjny cytat. I bardzo prosimy teraz pana Przemysława Cypińskiego, prezesa Poczty Polskiej właśnie, dzięki któremu też to będzie szeroki dostęp właśnie do szerokich postrzeżeń. Szanowni Państwo, już to przekazuję w sposób dobry wiadomości, ja chciałbym tylko przekazywać informacje, które są pomyślane, jak wiemy w dzisiejszym świecie i wszystkie wiadomości są pomyślne, wszystko to, co się dzieje, jest dobre. Dlatego inicjatywa, której celem jest na końcu pomoc ludziom, którzy tego potrzebują za pośrednictwem organizacji Pomoc Kościoła w Potrzebie, jest inicjatywą, która wpisuje się w element misji społecznej Poczty Polskiej. Poczta Polska w różny sposób i w różnych momentach swojej długiej historii pomagała i także dzisiaj chcemy, aby poprzez szeroką dostępność tej płyty w placówce pocztowej, gdzie będzie dystrybuowana i sprzedawana i pieniądze ze sprzedaży będą przez nas przekazywane na pomoc Kościołowi w potrzebie. Chcemy, aby Poczta Polska także jeszcze w większym stopniu skojarzyła się z tym, że także jest instytucją, która przekazuje pomoc. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz jest czas na pytania. Bardzo proszę.